to dziadek się chyba źle czuje. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Nie, ja biegłem i nagle mnie straszny ból złapał. Ja nie jestem pijany. Nie, no wiem, tylko... Ale gdzie? W kręgosłupie pan czuje, czy gdzie? Noga mi ucieka całkiem. Nie mogę nogę ruszyć. Nie zaciągnę, bo wie pan, to tam... Ja mieszkam niedaleko, to jest 200 metrów. Znaczy, a ty mnie zaraz... No nie mam siedzenia. Kieruj się na północny zachód. Na pewno? Pan poczeka. Zaraz jakiś samochód weźmiemy. Przepraszam bardzo, bo tutaj panu coś się stało. Nie może dojść do domu 200 metrów dalej, tylko coś mu się w kręgosłup stało. Nie może dojść. Podwoźcie go pan. W porządku? Kurde. Noga mi ucieka. Co? Noga mi ucieka i nic nie jest. Powoli. Dobrze, ja bardzo przepraszam. Jakby do skrzyni. Może lepiej do szpitala? Nie, do szpitala nie. Dobra, to powodzenia. Uwaga na palce. Nie ma żadnego problemu. Zobaczyłem pana, po prostu machał, widziałem, że prosi o pomoc. A więc tak, jeżeli mogę was o cokolwiek prosić, to proszę was, żebyście nie przechodzili, nie przejeżdżali obojętnie obok osoby, która ewidentnie woła o pomoc. Często możecie komuś uratować nie tylko zdrowie, ale i życie. Mam nadzieję, że tutaj panu na pewno coś jedynie z kręgosłupem się stało, a nie był to jakiś wylew, no bo skoro mówi, że mu noga ucieka i sam nie wie, co to jest i strasznie cierpiał, to mam nadzieję, że też nie pojedzie do domu, tylko pojadą z nim do szpitala. Także proszę was, żebyście nie przechodzili obojętnie obok nikogo, kto woła o pomoc. Czy to będzie nawet, nie wiem, bezdomny, śmierdzący. Zatrzymajcie się i zobaczcie, sprawdźcie, pomóżcie. Także pozdro i na razie.